Cześć, witajcie na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj siejemy przężyto. Tutaj jest data. Tata. Tata dzisiaj jest w bardzo dobrym humorze. No i dzisiaj siejemy przężyto o zimę. Już zasialiśmy dzisiaj 4 hektary. Wczoraj zasialiśmy 3 hektary i jeszcze mamy plan zasiać 4. Czyli razem dzisiaj mamy plan zasiać 8 hektarów. Oczywiście możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco, oraz zostawić jakiś fajny komentarz. Jak teraz właśnie z tej słabszej odmiany na 6 klasy, tutaj zasialiśmy taką górkę. Tu jest 6 klasa, 6 pomieszana z 5. No i teraz właśnie wyczyściliśmy zboże z najsłabszą odmianę. I teraz będziemy sypać kwalifikat. Kwalifikat wymiany. Także ubieram kamerę na głowę i widzimy się zaraz. Także do zobaczenia za chwilę. Kamera na głowie. Teraz trzeba wejść. I jest to. Zaraz wam przeczytam, co to jest. Jest to przężyto o zimę odmiany Meloman. Także w workach 25-kilowych. Także jest lepiej, bo wygodniej niż 50. Daję radę. No. Daję radę sam przynajmniej z tymi workami. Zobaczcie, jakie ładne przężyto. Tutaj będziemy sieć tutaj te pole 3-hektarowe. Tam z tyłu widać nasz jęczmień, który sialiśmy na filmie. Jęczmień o zimę. I teraz właśnie siejemy przężyto. I to jest te pole, na którym był pierwszy odcinek ze żniw, z jęczmienia. Tutaj dało 7, ponad 7 ton z hektara. Także tutaj jest 5, nawet miejscami 4. No, widzicie, 10 metrów dalej jest 6. Także tutaj jest mozaika glebowa. I gdzie to chować? Tutaj mała przywiozła jeszcze przężyta stare, z tamtego roku. Tutaj jeszcze mamy 4 worki. To jest tej lepszej odmiany, na te lepsze klasy. I tutaj nam zostały jeszcze 2 worki tej słabej. Ale już w tym roku tej słabej nie będziemy siać, bo już mamy wszystko zasiane słabszą. No. Także w środę padało po orce i właśnie mieliśmy 2 dni zastoju. Dzisiaj jest sobota, mieliśmy siać w środę, ale po prostu nie dało się siać, bo spadło ponad 30 litrów wody. I teraz właśnie bardzo wilgotna ziemia jest i dobrze się sieje. Chociaż trochę się siewnik zapycha, poznaniaczek, ale jakoś to się sieje. Tutaj te pole było spryskane, także peżu nie ma. One było orane w poniedziałek, ty je tato orałeś, nie? Czy kiedy? W poniedziałek te pole orałeś. Czy we wtorek? W poniedziałek, nie? No. Tutaj też było orane z wałem, także ziemia ubita jest. No.
Dobra, mi się wydaje, że z załadunku materiału wam starczy. Przenosimy się do traktora, także do zobaczenia za chwilę. Teraz jeszcze trzeba ustawić siewnik. Tata, na ile kilo? Na 180. Na 180 kilo, czyli na A2 na naszym siewniku. Wszystkie redlice sieją. Można jechać. Jak widzicie, już siejemy. Tutaj zasialiśmy taki klin. Obroty takie same jak zawsze. Z czego się śmiejesz? Bo nie wiedziałeś jak powiedzieć. Jak nie? Tak jak zawsze. Znaczy też ma motogadzie naczepane. Kejsik. No i elegancko siewniczek leci. No. Zaraz wam wyjdę na dwór. Pokażę też jęczmień. A właśnie tutaj i dokładnie ile tutaj jest te pole ma powierzchni? 3 hektary. Aha. Te tutaj. No, a tamte? Drugie? Też 3. 2,90 chyba, 7 czy jakoś. Aha. No to razem to jest 6 hektarów. Samego pola. Samego pola. A tu jeszcze jest nasza łąka. I z łąką jest ile? 7 prawie. A z tym małym? 7. A z tym małym polem? No to jest 7. 40 chyba 6. To prawie 8 hektarów. 7,5 hektara. Co 7,5 hektara. No. To tam tylko żeby żaden ci Żyd nie wyszedł. Bo znając twoje szczęście, to ci zaraz wyjdzie coś. Raczej nie. Jaki Żyd. Ładnie się w niczym sieje. Ale tutaj jest taka czarna, a tutaj taka brązowa po siebie. Właśnie taka. Dobrze, nie? Tak. No bo jest ruszona świeżo, tak? No. No i ta i właśnie w takie wilgotne jak to posiejemy, to jeszcze zaprawione, ochronione, to normalnie. 2 tony z hektara plonu. Co? 2 tony z hektara plonu będzie. No 2 tony z... Jak 2 tony? Chyba 2 tony z jednego ara. Tak by mogło być. Tak by mogło być, to by tata 1 hektar i ile no, no i ile by było? Dużo. Dobra. Matematyka. Matematyka, no. Dobra. Ja zaraz wychodzę i ponagrywam wam coś z dworu. Także do zobaczenia za chwilę. Patrzcie, po tylu przejazdach jeszcze jest tyle w siewniku. I jak to tata ocenisz? Teraz trudna matematyka, tato. I mowy, ja muszę zmierzyć sobie pole. No to zmierz. To zmierz. A ja wam pokażę. Ja wam pokażę jak nasz jęczmień mi zszedł. O, tutaj jeszcze łąka. Jest nasza, która będzie koszona w poniedziałek. Wszystkie łąki są koszone w poniedziałek i we wtorek. I zgarniane są we wtorek. Bo w środę przyjeżdża sieczkarnia. I robimy ostatnie łąki w tym roku. O, tutaj jeszcze trochę pola do zasiania jest. Ale można siać do rana, bo światła ten case ma dobre, także to nie ma problemu. No i tutaj już ile to jest, Boże, równy tydzień rośnie, bo w tamtą sobotę, tydzień temu było one siane. Patrzcie, tutaj ładnie zeszło. Jeżeli chcecie zobaczyć, jeżeli chcecie wiedzieć jaka odmiana to jest, to mówiłem o niej w poprzednim filmie, czyli w siewie, nie w poprzednim, tylko w filmie z siewu przeżyta. Patrzcie tutaj, jakie są.
Równy tydzień. Rządki. Rządki. Ładne. Tata lipy nie odwalił. Także miejmy nadzieję, że plon będzie urodzajny w tym roku. No jak na razie pada. Miejmy nadzieję, że na wiosnę też będzie padać, a nie jak już przez ostatnie 2 lata znowu susza. No teraz która jest godzina? Tak około z 18. Zaczęliśmy siać o godzinie 13, bo jeszcze trzeba było tam zboże poładować. No i zwierzęta odpaść. No i właśnie prędzej u nas się niż około 13 nie da wyjechać. No 13, 12 to jest takie najszybsze jak się da. No bo po prostu paszowóz trzeba umieszać, cielaki odpaść. No i właśnie jeszcze organizacyjne sprawy z tym. Trzeba było powrkować zboże, powiązać, załadować. No i się zeszło do 13, ale od 13 już siejemy. W 2 godziny zasialiśmy 3 hektary. Nie, ponad 2 godziny. To było te pole, na którym był rozrzucony obornik, z tego co był film. Dobra, my już skończyliśmy wszystko. 500 kilo starczyło wręcz idealnie na 3 hektary. W siewniku praktycznie nie ma nic. Wszystko wysialiśmy i jedziemy. Jest godzina 10 po 20. Także i wracamy do domu. I jeszcze zostały nam 3 hektary niecałe do zasiania i koniec w tym roku siania, tylko na wiosnę. No i mi się wydaje, że to na tyle w tym filmie. Zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i co, no ja wam dziękuję za oglądanie. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.